Teatr Polskiego Radia. Henryk Bardijewski. Dobra nowina. Proszę. Piękny dzień, profesorze. Znowu list przyniosłem. A pan nie czytał poprzednich. Nawet ich pan nie otworzył. Żaden nie ma nadawcy. No więc co z tego? Kiedy dzwoni telefon, podnosi pan słuchawkę, chociaż nie wie pan, kto dzwoni. Ktoś te listy przecież napisał. Może ktoś bardzo ważny? Dla kogo ważny, panie Ornat? Ludzie, którzy są dla mnie naprawdę ważni, listów niestety nie piszą. Dlaczego, profesorze? Bo już nie żyją. Gdyby pan przyniósł mi list od Słowackiego, od Norwida... Za wiele pan od poczty wymaga, profesorze. Zdarzają się opóźnienia. Sam doręczałem list spóźniony tak bardzo, że nie żył już ani nadawca, ani adresat. Ale zasada jest taka, że żywi piszą do żywych. Niech pan skorzysta z życia, profesorze, i przeczyta te listy. Pan wie, co w nich jest? Ja? Niby skąd? Interesuje mnie życie innych, ale tylko do pewnego stopnia. Dla mnie zaklejona koperta jest jak sejf. Z zasady nie otwieram. Sądzi pan, że w tych kopertach mogą być pieniądze? To się zdarza. W takim razie poczekam, aż uzbiera się większa suma. Ale to nic pewnego, profesorze. No, a tymczasem z pewnością ktoś oczekuje na pańską odpowiedź. Nie wypada nie odpowiadać na listy. Gdyby pan wiedział, ile ja listów w życiu napisałem, na ile odpowiedziałem, świat się od tego nie poprawił. A tego nigdy nie wiemy na pewno, profesorze. A może troszeczkę, może odrobinę. Poza tym jeszcze sporo życia przed panem. Jeszcze nie jednego ucznia, nie jedną uczennicę pan wykształci. Zostały mi już tylko korepetycje. Tak właśnie najlepiej. Jeden mistrz, jeden uczeń. Czy panna Celinka nie przyjdzie dzisiaj na lekcję? Przyjdzie. Spóźni się trochę, bo ma próbę chóru. A śpiewa? Nie, dyryguje. Ale ma kłopoty, brakuje jej głosów. Pan jakim głosem śpiewa? Śpiewałem już tenorem, śpiewałem barytonem, ale zawsze w domu, kiedy nikt nie słyszy. Śpiew to bardzo intymne zajęcie, no tak uważam. Wstydzę się śpiewać przed ludźmi. A pan nie? Nie potrafię śpiewać. Ostatni raz śpiewałem chyba w wojsku. A w kościele? Mam zbyt wiele szacunku dla Pana Boga. On jak wszystko ma pewnie i słuch doskonały, żeby nie powiedzieć absolutny. No, z pewnością. On ma wszystko, co chce. Która godzina? Zawsze się u pana profesora zasiedzę. Już po czwartej. A to jeszcze mam troszkę czasu. Może panna Celinka nadejdzie. Ma pan do niej interes? Nie, skądże? Mam list. Do niej także? Może pan zostawić. No oczywiście, ale wolę doręczyć, a raczej wręczyć osobiście do rąk własnych. No tak jak panu profesorowi. To list polecony? Formalnie nie jest polecony, ale ja nie jestem formalistą. Kiedy uznam, że list jest ważny, to traktuję go jak polecony. A panna Celinka z czego pobiera te korepetycje? Z polskiego. Słaba jest? Nie, ale chcę być lepsza, pewniejsza siebie. Słusznie. Gdybym miał czas, sam wziąłbym u pana profesora kilka lekcji. A co przerabiacie? Romantyzm. A dokładniej?
Słowackiego Lillevenede. Czytał pan? Możliwe. Kiedyś dużo czytałem. Może oglądał pan w teatrze? Była wystawiana? A to mogłem oglądać. Kiedyś chodziłem do teatru. Powinien pan pamiętać. O, powinienem, ale mam słabą pamięć i ciągle się pogarsza. Na dobrą sprawę nie opłaca mi się ani czytać, ani oglądać. Szkoda czasu i pieniędzy. No i ludzkiego trudu. Aktorów na przykład. Taki artysta uczy się roli na pamięć, uczy, potem gra, a ja nawet nie potrafię zapamiętać, czy go widziałem. No. Dla takich jak ja szkoda teatru, nawet filmu szkoda. A pan profesor to pewnie wszystko pamięta. Wszystko nie, ale dużo, może nawet więcej niż bym chciał pamiętać. Już dosyć długo żyłem. Powiadają mi teraz, że żyłem w czasie niewiele wartym, ale dla mnie był to czas jedyny. W zasadzie zgadzam się jednak, że wiek XX jest wyjątkowo paskudny. A jednak już ponad pół wieku żyjemy w pokoju. Obrzydza ten pokój kto może i jak może. Tylko nam rzecz jasna, w tej części Europy. Bo gdybym żył we Francji, we Włoszech, nie mówiąc o Szwajcarii. Ale ja uczyłem nasze dzieci. A ja roznosiłem nasze listy. Niech pan przeczyta chociaż ten ostatni, profesorze. No skoro tak bardzo panu zależy. No. No i co? Dostałem nagrodę. I pan to tak spokojnie mówi? A jak mam mówić? Dostałem nagrodę za całokształt. Życia. Nie piszą czego. Nie cieszy się pan? Nie wiem jeszcze. Do mnie powoli takie rzeczy docierają. Piszą coś o historii. Ja w zasadzie nie brałem udziału w historii. Mam wrażenie, że ona toczy się poza mną. W każdym razie nie mam żadnych zasług. Ale też żadnych win. A tego nie byłbym taki pewny. Można być winnym przez zaniechanie. A kto wie, ile rzeczy w życiu zaniechał? Pan niewiele. Skoro otrzymał pan nagrodę, to niewiele. Komitet, który ją panu przyznał, na pewno wszystko dobrze zbadał. Oni są bardzo dokładni. Skąd pan wie? No, tak sądzę i chyba się nie mylę. Ja mam, trzeba panu wiedzieć, wykształcenie wyższe. Wyższe, częściowo skończone. Dlatego w zasadzie się nie mylę. Nie twierdzę, że jestem nieomylny, ale wykształcenie sprawiło, że wiem, co jest prawdą, a co fałszem. Co z kolei sprawiło, że zawsze mówię prawdę. Podążam drogą prawdy, wzdłuż której ciągną się góry kłamstwa. To wielkie szczęście być wykształconym. Zazdroszczę panu, panie Ornat. Ale czego? No, przecież pan profesor też jest wykształcony. Ale mnie jakoś nie daje to tyle szczęścia. A moja droga prawdy to ścieżka, która wije się jak wąż, a niekiedy w ogóle znika. Tak się dzieje, kiedy w człowieku nazbiera się za dużo wątpliwości. Bronić się przed tym trzeba, bronić, profesorze. Kto wątpi, ten znika. Raz po raz znika, jak ta pańska ścieżka. Czas na mnie, a panna Celinka spóźnia się ponad miarę. Niech pan jej powie o nagrodzie. Powiem. Nie trzeba być zanadto skromnym. Nie będę. I proszę przeczytać wszystkie poprzednie listy. Mogą być na ten sam temat. Wszystkie? Dlaczego nie? Dzisiaj wszystko idzie seriami.
dobry, panie profesorze. Spóźniłam się. Jeszcze jak? To nie będzie lekcji? Będą dwie za karę. O, to niemożliwe, panie profesorze. Spóźnię się na obiad. Może odłożymy karę na kiedy indziej. Czy był tu ktoś? Listonosz Ornat. Używa mocnych perfum. To woda po goleniu. Orientalna. Spodziewał się spotkać tu pannę Celkę. Miał coś do mnie? Zapewne wyrazy sympatii i chyba list. Nie powiedział od kogo? Nie powiedział. Może od niego? Nie pisuje do panny Celki? Ależ skąd? Ani ja do niego. To wielki entuzjasta korespondencji. Jego dyskrecja jest szczególnej natury. Lubi wiedzieć, co roznosi. Przyniósł mi zawiadomienie o nagrodzie. O, za całokształt? Tak. Skąd Celka wie? Mój ojciec ją dostał. I wuj Edward. I sąsiad wuja Edwarda, pan Mosul. A to na pewno nie wszyscy. Coś podobnego. I wszystkich zawiadomił o tym listonosz Ornat? Tak, o ile mi wiadomo. A ten list, który ma dla panny Celki, to też może nagroda za całokształt. O, tego nie można wykluczyć. No, coś podobnego. On roznosi te nagrody, jakby to były kartki z życzeniami. I nic mi o tym nie powiedział. Chociaż musiał wiedzieć na pewno. Poczta jest dyskretna. Nie znam większego gaduły niż ten Ornat. Każdy list to pół godziny rozmowy. Zwykły, bo polecony, to godzina. Większa przesyłka? Nie daj Boże. Kiedy raz dostałem paczkę książek, to połowę chciał mi od razu przeczytać. Poza tym lubi młode panienki. A wiem. Szczególnie jedną. Wprost przepada za panią. I on jeden. Panna Celka lubi przebywać w świecie ułudy. W świecie bajecznym. Owszem. I w czasie bajecznym. Przeczytałam jeszcze raz Lillę Venedę, panie profesorze. Bardzo mnie to cieszy. I doszłam do wniosku, że czasy bajeczne trwają do dzisiaj. To już jest mniej radosne. No, chcę przez to powiedzieć, że mechanizmy historii były równie dobrze ukryte wtedy, jak są i dzisiaj. O ile historia w ogóle ma jakieś mechanizmy, moja droga. A to nie jest takie pewne, a właściwie jest coraz mniej pewne. Ale zgoda, że w gruncie rzeczy wielość źródeł i materiałów nie przesądza o naszej wiedzy. O Wenedach i Lechitach wiemy bardzo niewiele, a o ludziach XX wieku bardzo dużo. I co? Czy lepiej rozumiemy sami siebie niż ich? Powiedziałbym nawet, że w miarę upływu wieków człowiek staje się coraz bardziej niepojęty. Czy to jest prawda, którą należy przekazywać młodzieży? W szkole by pan profesor tego nie powiedział. W domu zawsze mówi się więcej. Poza tym panna Celka jest nad wiek rozwinięta. Fizycznie? Miałem na myśli umysł. Dojrzałości umysłowej mogłaby Celce pozazdrościć niejedna starsza osoba. Bo dojrzałość nie zależy od wieku, panie profesorze. Poza tym wątpię, czy jest czego zazdrościć. Bo cóż jest dojrzałość? No właśnie. Celka wie? To trzeci akt czteroaktowej sztuki. Najczęściej tragikomedia, nierzadko farsy. Myślałem, że Celka zamiast powtarzać moje słowa, coś własnego wymyśli. Uczę się od starszych, panie profesorze. Zresztą stale powtarzamy cudze myśli i słowa. Kto zdobywa się na własne słowo? Czy pan profesor nie powtarza nikogo? Ależ tak, niestety. Wszyscy bez przerwy powtarzamy coś, co już kiedyś zostało powiedziane. Nawet święte księgi składają się z powtórzeń. Ale na początku było słowo. Chyba pierwsze. A może to samo, które już wcześniej padło na innych planetach? Pierwsze u nas nie znaczy pierwszego w ogóle. Mam niemiłe wrażenie, że
że ciągle coś powtarzamy. Powtarzamy jako jednostki, jako grupy, jako narody, jako ludzkość. I że zmierzamy do czegoś, co już było. Co z tego, panie profesorze? Cieszmy się, że teraz jest nasza kolej, że teraz my niesiemy święty ogień. Po prostu teraz my jesteśmy pasażerami dyliżansu historii, któremu stale towarzyszą niczym złowroga banderia, czterej jeźdźcy apokalipsy. Oni najlepiej znają drogę. To chyba katastrofizm, panie profesorze. To realizm, panno Celko. Za katastrofizm nie dostałbym nagrody. Żadna władza tego nie lubi. Tylko że realizm jest banalny i nie bardzo na nagrody zasługuje. Najlepsze na dzisiejsze czasy jest połączenie katastrofizmu z nadzieją. Jak u Słowackiego wilili w Wenedzie. Nowe powstanie z popiołów. Wiedziałam, że prędzej czy później do niego wrócimy. Do harfy Derwida. Do harfy, powiada pani. To jeden z naszych narodowych instrumentów, ale są inne, równie symboliczne. Zbierze się do tego na kwartet. Róg Wojskiego, długi, centkowany, kręty. Tak, dalej? Złoty róg Jaśka, niestety zagubiony. Ale w narodowym instrumentarium się liczy. Mhm. I co jeszcze? Cymbały Jankiela. O, to już chyba cała orkiestra. Harfa, dwa rogi i cymbały. Jaka z tego może powstać muzyka? Rogi ryczą. Za to harfa i cymbały brzmią łagodnie. Dusza anielska i czerep rubaszny. Każdy ma swoją muzykę. Ale razem nie do słuchania. Bo wciąż brakuje aranżera i dyrygenta. Może kiedyś się pojawi. Niech tylko o tym wszystkim pamięta. Przyda się na maturze. Jest jeszcze fortepian z wierszy Norwida, ale ten leży na bruku, strzaskany. Na jutro proszę napisać wypracowanie o harfie Derwida. Napisać? A tak, tak, napisać. Znajomość języka polskiego obowiązuje w mowie i w piśmie. Nie tylko w mowie. Tego dotąd pan profesor nie żądał. A teraz będę, jeżeli tylko woli. Proszę do mnie napisać list o harfie. I pan ornat przyniesie, jako polecony. Nie, nie mam nic przeciwko temu. I pan profesor mi odpisze? Korepetycje korespondencyjne? Nie, nie, to byłoby coś nowego. Nowe słowo. A, zaraz słowo. A więc czyn. Nie nazwałbym tego czynem. A więc brak na to słowa. To musi być jednak coś nowego. Coś śmiesznego tylko. Tylko coś śmiesznego. Pani sama. A gdzie pan profesor? Poszedł do pana, to znaczy na pocztę. A, niemożliwe. No, po co na pocztę? Wysłać pieniądze. Komu? Nie wiem. Pomaga komuś finansowo. No, nic o tym nie wiedziałem. Widać, nie wszystko pan ornat wie. Na to wychodzi. Sprząta pani. Troszeczkę. Tak, żeby pan profesor nie poznał, że było sprzątane. Bardzo by się gniewał. Mam jasne. Sam nie lubię za dużo porządku. Ale komu on te pieniądze? Ma pan na Celinka jakiś pomysł? Czy to nas powinno interesować, proszę pana? Zawsze interesowałem się wybitnymi ludźmi, a pani nie? Aha, ja nie mam na to czasu. Sama chcę zostać kimś wybitnym. Szalona konkurencja. Trzeba wcześnie zaczynać. Ja zacząłem za późno i
Już nie mam szans. A panna Cedlinka to co innego. Zaczęła w dzieciństwie, teraz też jest stara, więc ma duże szanse na wybitność. To po to te korepetycje. To mój własny pomysł. Biorę korepetycje, chociaż sama mogłabym je dawać. Mhm. Nieco młodszym, rzecz jasna. Profesor jest fantastyczny, nie uważa pan? Pewnie tak, ale najlepsze lata ma już za sobą. Co też pan mówi? Teraz ma najlepsze lata. Na emeryturze? Zawsze był wolny. Może wewnętrznie. Ale wszyscy o tym wiedzieli. Naprawdę wszyscy? Na pewno wiedzieli jego uczniowie. Pewnie tylko bystrzejsi. W każdym razie ja wiedziałam. Miałem kiedyś znajomego. Nazywał się Matuszek. I ten Matuszek niczym się nigdy nie wyróżniał, dopóki nie umarł. W tym też nic nie byłoby szczególnego, bo to przydarza się każdemu, ale Matuszek pozostawił po sobie pamiętnik. I co się okazało? Że przez całe życie był w opozycji i to bardzo skrajnej, a świat o tym nic nie wiedział. Przypominam panu, że profesor dostał nagrodę. Dostał, ale czy przyjął? Sądzi pan, że mógłby nie przyjąć? Martwi go, że nie sam ją otrzymał. To prawda. Codziennie przybywa laureatów. Pan Ornat pewnie wie, ilu ich jest na dzisiaj. 128. Każdego dnia przybywa 30 nowych. O mój Boże, to dużo. I wszyscy dostają nagrody za całokształt? O ile mi wiadomo, wszyscy. Mężczyźni, kobiety, a nawet młodzież. Mam list do panny Celinki. Proszę. Do mnie także? Dziękuję. Bez nadawcy. Grunt, że jest adresat. Ale zdarzało mi się doręczać listy bez adresu. Coś ciekawego? Dostałam nagrodę. Za całokształt. Gratuluję. To pana nie dziwi? Nie. Dlaczego? Wcale nie jest pani najmłodszą osobą, która otrzymała nagrodę za całokształt. Dostawały ją dzieci? Ale starsze. Młodsze nie. Jak dotąd. A to miło mi, że przyniosłem pannie Celince dobrą wiadomość. Jak wszystkim. Wolałabym otrzymać list bardziej osobisty. Albo od razu czek lub przekaz. Bo to chyba nagroda nie tylko honorowa. Według mnie każdy laureat powinien otrzymać czek lub chociaż jakiś bon. Każdy laureat? Przecież to są setki, a może tysiące ludzi. Proszę pana, jak pan myśli, czy to możliwe, żeby nagrodę za całokształt dostało całe miasto? A dlaczego tylko miasto? Kilka miast? Ja myślę, panno Celinko, że nagrodę za całokształt może otrzymać cały naród. Cały naród? Jeżeli zasłużył. Za całokształt swojej historii. Co trzeba by wpierw przyjąć, że za nią odpowiada? Tak jest. Czyli, że sam układa swoją historię. Sam projektuje i realizuje. Tak jak człowiek swoje życie. Jak ja, jak pani. A czy tak jest naprawdę? A to pytanie można by zadać profesorowi. Ja jestem tylko listonoszem. No ale z wyższym wykształceniem podobno. A skąd panna Celinka to wie? To widać. Poza tym tak mówią na mieście. No, na mieście? Mówią o mnie? Jasne. Przecież pan jest osobą powszechnie znaną. Chyba pani przesadza. Ani trochę. Żeby pan wiedział, ile profesor o panu mówi. Wcale nie mniej niż pan o profesorze. Ja najwięcej mówię o pani. Tak? Ale ja jestem niepełnoletnia, proszę pana. Mówić o niepełnoletnich wolno. Prawo nie zabrania. Zresztą niedługo już pani nią będzie. Czas leci prędko, panno Celinko. Prędko, ale dla wszystkich.
Dla pana także. Ze mną obchodzi się łagodnie. Ma dla mnie specjalne względy. Kto ma dla pana specjalne względy? Czas, panie profesorze. On w ogóle jest łaskawy, uważam. Tak naprawdę idzie bardzo wolno i dostojnie. Widzę, że pod moją nieobecność udziela pan korepetycji, panie Ornat. Nie. Gdzież bym śmiał, panie profesorze? A zatem tylko nieśmiałość pana powstrzymuje? Nie brak kwalifikacji? W gruncie rzeczy nie. W słowackim jestem tak obkuty, że mógłbym wziąć udział w wielkiej grze. Żeby lepiej zrozumieć Lille Venede, próbowałem kiedyś grać na harfie. Imponujące. Już prędzej posądzałabym pana o posiadanie gołębia pocztowego. O, miałem jednego, ale mi uciekł. Z pocztą? Nie, sam. Może kiedyś wróci. Z wiadomością o nagrodzie za całokształt. Bo pan jeszcze nie dostał. Nie. Ciekawe, dlaczego tak pana omijają. Bo mało kto już nie dostał. Na mieście mówią, że każdy otrzyma po 3000 złotych. Naprawdę? Tak mówią. Nie wiem, czy to prawda. Pewnie bujda. Bo za co mielibyśmy otrzymać tę nagrodę? Kto by ją miał przyznać? Międzynarodowy komitet, który pragnie zachować anonimowość. A za co? Za piękno naszej historii, naszego życia i charakteru. Charakteru? To jakiś międzynarodowy komitet szyderców. A poza tym, skąd pan to wszystko wie, panie Ornat? A skąd biorą się naprawdę ważne wiadomości? Z niedyskrecji pewnych osób. Trzeba tylko wiedzieć, których niedyskrecji warto słuchać. Powiadamy, że nagrody zostaną wysłane pocztą i że to pan będzie je roznosił. Możliwe. Tak jak emerytury. I nie będzie jakiegoś ogólnego spotkania laureatów? Nie, no po co? Laureaci przecież spotykają się na co dzień. A jakiś bankiet, koktajl, może bal? Każdy będzie cieszył się we własnym zakresie. Cieszył i bawił. Jeżeli to kogoś bawi, 3000 to nie jest znów taka zawrotna suma. Zwłaszcza jak na nagrodę za całokształt. Powinna być wyższa. I nie musi być jednakowa dla wszystkich. No, tu przecież chodzi o nagrodę za całokształt historii. Historię wszyscy mamy taką samą. A więc to jest nagroda zbiorowa? Indywidualna, ale przyznawana zbiorowo. Albo, jeśli pan woli, zbiorowa, ale przyznawana indywidualnie. Bardzo dziwna nagroda. Ludzie o niczym innym nie mówią. Może o to między innymi chodziło? Poznikały podręczniki historii. Wszyscy chcą wiedzieć, co w tej historii było takiego, co zasługuje na nagrodę. Może głównie o to chodziło. Mówią też o panu, panie Ornat. To pan roznosi te listy. Jest pan najbardziej wyczekiwaną i upragnioną osobą w mieście. Może i o to między innymi chodziło? Aha, skoro tak, to czas na mnie. Niech i inni nacieszą się moim widokiem. Proszę i do tego wszystkiego dowcipny. Tak to już jest. Jedna zaleta ciągnie drugą. Do widzenia, panno Celinko. Do widzenia, panie profesorze. Do widzenia, panie Ornat. Do zobaczenia. Właściwie, z czym on dzisiaj przyszedł? Z listem do mnie. Był wysłany na mój adres? Na mój. Ale pan Ornat uważa, że nie adres jest ważny, lecz adresat. A adresat był właśnie u pana profesora. Ściśle mówiąc, adresatka. Natomiast listu o harfie Derwida, który wczoraj wysłałam, poczta jeszcze nie dostarczyła. Widać, zajęta jest czym innym. To był polecony? Zwykły. To w ogóle może zaginąć. Na wszelki wypadek niech mi pani przedstawi ten list ustnie. Ustnie? Tak, moja panno. Znajomość języka polskiego obowiązuje nie tylko w piśmie, ale i w mowie.
Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Ledwie przedarłam się do pana. Ludzie wyszli na ulicę. Wszyscy wszystkim gratulują. Istne miasto laureatów. Nie wyspałem się, bo nawet w nocy wiwatowali. Mam właśnie herbatę. Napije się pani? Proszę. I z czego się tak cieszą? No z czego? Z własnej historii, panie profesorze. To nie znali jej wcześniej? Przecież się nie zmieniła. Nie wiedzieli, że jest taka piękna. A jest? Skoro zasługuje na nagrodę. Nie słyszałam, żeby jakiś naród otrzymał nagrodę za swoją historię. Jesteśmy pierwsi i jedyni. Trudno się dziwić, że ludzie są dumni. Wszyscy gorliwie studiują dzieje ojczyste i wszystkim bardzo się podobają. Chyba nie całe. Są tak długie, że każdy znajdzie w nich coś dla siebie. I coś, czego by nie chciał znaleźć. Nie mówię o rozbiorach, bo to oczywiste, ale chociażby taka kontrreformacja. Według mnie w niej właśnie miały początek wszystkie nasze późniejsze nieszczęścia. To było zwycięstwo, które zabierało w sobie początki klęski i na długo, właściwie do dzisiaj, oddaliło nas, żeby nie powiedzieć, odcięło od Europy. Gdybym miał komuś przyznać tę historyczną nagrodę, to już raczej Szwajcarom czy Norwegom, a najchętniej przyznałbym ją Grekom. Może dostaną w dalszej kolejności? Trzeba by zapytać o to listonosza Ornata. On wszystko wie. Już kilka dni nie był u mnie. Widać, on także świętuje. Albo nadal roznosi zawiadomienia o nagrodach. Liczba nienagrodzonych maleje z dnia na dzień. Już wkrótce nie będzie nikogo, kto by nie był laureatem. Nic dziwnego, że nastrój w mieście jest wspaniały. Jak łatwo ludzi zadowolić. Wystarczy napisać list, włożyć do koperty i wysłać. Ale najważniejsze jest, panie profesorze, kto to robi? Tak pani sądzi? To mógł zrobić niemal każdy. Na przykład pani. Ja? Ja miałabym wpaść na taki pomysł? Dlaczego nie? Pani jest bardzo pomysłowa, Celinko. Ale nie taka jak pan, profesorze. Może to pana inicjatywa? Już powiedziałem. Ja nagrodziłbym Greków. Rzecz w tym, że nie mam nagrody. Ale listy o nagrodzie mógł pan wysłać. Bywa pan na poczcie. Sam listów, które przychodzą do pana, pewnie dla niepoznaki, pan nie czyta. I po cóż podnosić morale Grekom, skoro nasze na pewno jest gorsze? Nie brak pani fantazji, moja droga. To tym miałby się zajmować nauczyciel na emeryturze. Wcześniej nie miał pan na to czasu. I po cóż miałbym to robić? Żeby rodakom sprawić przyjemność. Żeby im poprawić wciąż kiepskie samopoczucie. No na to chyba sobie zasłużyli. Może, ale nie ja pisałem te listy. Ja też nie. Więc kto? A może to jakaś tajna inicjatywa ludzi z ratusza? Zamiast reform i poprawy, nagroda za całokształt. Znam tych ludzi. Wielu z nich uczyłem. Oni by na to nie wpadli. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. O, i panna Celinka dzień tutaj. Dobry. Witamy pocztę. Przyniósł pan pieniądze? Jakie pieniądze? Nagrodę, oczywiście. 3000 dla każdego laureata. Nie liczyłbym na te pieniądze. Trzeba się cieszyć, moi państwo, samej nagrody. Honorowej. Właśnie. Nie ma to jak nagroda honorowa, nieskalana żadnym pieniądzem. Miasto szaleje z dumy i radości. A pan? Ja też jestem zadowolony. Udało się. Nie rozumiem. Niby co się udało, panno Celinko? Pan bardzo lubi pisać listy. Prawda, panie Ornat? No, owszem, dosyć lubię i ubolewam, że ludzie coraz mniej piszą. Czy wyobrażacie sobie państwo zawiadomienie o tak ważnej nagrodzie przez telefon? Ale musiałby się pan nadzwonić. Ja? Dlaczego ja? Ja roznoszę listy. Czasem też pan je pisze. Pisze i roznosi. To miasto wiele panu zawdzięcza, panie Ornat. Tak pan profesor sądzi? Ja to wiem. Skąd? Więc pan się przyznaje.
Wspaniała mistyfikacja, panie Ornat. Wprost cudowna. A kto jeszcze o tym wie? Nikt. Tylko my dwoje. Jak państwo na to wpadli? Bardzo prosto, mój drogi, bardzo prosto. Wystarczyło wiedzieć, żeśmy na tę nagrodę nie zasłużyli. To trochę bolesna wiedza, ale jedynie prawdziwa. Nikt inny w całym mieście o tym nie pomyślał. Tylko pan profesor. A kiedy to się wiedziało, odkrycie nadawcy tych listów było dziecinnie łatwe. Pan profesor najpierw mnie podejrzewał. Panią? No też coś. Do tego trzeba męskiej odwagi, a nawet tupetu. A pani mądra, ale delikatna. A delikatni nie popychają świata do przodu. Nie? Więc co robią? Ozdabiają, upiększają, tłumaczą. No czy ja wiem, co jeszcze... Pan profesor wie, bo on też delikatny. Ale, moi państwo, delikatność swoją drogą, a dyskrecja swoją. Ta rzecz nie może się wydać. Czy jasno się wyraziłem? W żadnym wypadku nie może się wydać. Taka mistyfikacja nie może trwać wiecznie, panie Orna. Nie, ale może sama wolno wygasnąć. Nie trzeba jej w niczym szkodzić, ani nie trzeba pomagać. Niech trwa, dopóki ludzie cieszą się z nagrody. A potem? Potem coś wymyślimy. Może wspólnie, może razem. Co, panie profesorze? Będziemy pisać nowe listy. Pannę Celinkę też zaprosimy do spisku. Trzeba korzystać, póki istnieje słowo pisane. Póki w ogóle istnieje słowo. Było to słuchowisko Henryka Bardijewskiego Dobra Nowina. Wystąpili profesor Bart, Gustaw Holubek, listonosz Ornat, Kazimierz Kaczor, panna Celka, Agnieszka Pilaszewska. Opracowanie muzyczne Mariana Szałkowskiego. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski. Reżyserował Janusz Kukuła.